Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat nowej kolaboracji, troszeczkę na temat schroniska, jak i również na temat sekretnych prezentów i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i mam dla was wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę odstawienia tego filmu uda wam się tutaj wbić 500 łapeczek do góry. No a teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. A jeżeli ty chciałbyś jakiś przedmiot ze sklepu z przedmiotami, to wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawisz tutaj łapeczkę do góry i w komentarzu napiszesz swój nick z Fortnite'a. I na przykład będziesz mógł wygrać karnet bojowy, bądź też jakąś emotkę, bądź też skina. Także oczywiście każdemu polecam. Teraz jeszcze na ekranie widzicie właśnie zwycięzcę konkursu na skina MrBeasta. No i kto wie, możliwe, że jakaś osoba spod tego filmu również takowy pakiet MrBeasta wygra. No a teraz lecimy do filmu. Więc na samym początku przechodzimy sobie do nowej kolaboracji. Oczywiście jest to kolaboracja Fortnite'a z My Hero Academia, no i była ona już zapowiadana naprawdę dość spory czas. No i właśnie na moment, jak ja nagrywam ten materiał, czyli 16 grudnia, no to kolaboracja ta pojawiła się w grze. Oczywiście w sklepie z przedmiotami otrzymaliśmy masę przedmiotów właśnie związanych z tą kolaboracją. No i generalnie, no to właśnie jak już mówiłem na samym początku tego filmu, no to jakaś osoba z pod tego filmu będzie mogła wygrać coś ze sklepu. Więc kto wie, możliwe, że na przykład będzie to jakaś emotka właśnie z zestawu My Hero Academia, bądź też coś innego. No i generalnie, no to jak już mówiłem, jest tu bardzo dużo przedmiotów, ale to nie jest wszystko. Ze względu na to, że w grze również pojawiły się rzeczy związane też z My Hero Academia, między innymi są specjalne zrzuty, z których możemy właśnie otrzymać nową mityczną broń, czyli właśnie Deku Smash, która działa dość podobnie do właśnie broni, która była dostępna już kiedyś w Fortnite, wraz z kolaboracją Fortnite'a z Dragon Ballem Z, i ta jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa. W sensie, to ma dość ciekawą animację i wydaje się ona naprawdę mocna. Także, no nie mam pojęcia, ile ona będzie w Fortnite, ale wydaje mi się, że dość sporo. Także, no tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy, więc każdemu polecam przetestować. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do tematu schroniska. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie temat schroniska jest dość ciekawy. I chociażby na samym początku mamy to, że na przykład między innymi właśnie ten oto gaf, czyli po prostu ten futrzak, po prostu się przemieścił. Na samym początku ten był dokładnie koło tej kanapy, a teraz znajduje się on koło tej lodówki, także naprawdę bardzo ciekawie. No i co ciekawe, no to lodówka również skrywa w sobie sekrety, ze względu na to, że codziennie zawartość tej lodówki się po prostu zmienia. Także nie mam absolutnie pojęcia, o co z tym chodzi. Na samym początku mieliśmy jakieś tutaj kewy, mieliśmy przy okazji, no nie wiem, z tego co pamiętam, to też tam była jakaś amunicja. Następnie mieliśmy tutaj jakąś konsolę. Teraz, tak jak widzicie, mamy boogie bombę, przy okazji mamy tutaj na przykład burgerka, mamy tacosa, także wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Nie mam absolutnie pojęcia, o co z tym wszystkim chodzi, ale oczywiście zobaczymy. No i też oczywiście możemy sobie otworzyć dzisiaj jakiś prezencik. No ja teraz będę mierzył właśnie w te oto 4 prezenty, bo przypominam z ostatniego filmu, jeżeli otworzycie te 4 prezenty, to będziecie mogli otworzyć ten oto prezent, gdzie znajduje się darmowy skin. Także no ja w tym przypadku wezmę sobie akurat ten właśnie prezencik, więc tutaj bez żadnego potrząsania ani nic takiego otwieramy. Nie mam pojęcia, co tam jest, bo nie pamiętam już dokładnie. I mamy emotkę. Ej, fajna emotka. Nawet nie pamiętam, że to tutaj było, ale tak jak widzicie, mamy tutaj emotkę, więc sobie ją oczywiście odbieramy. No i we wczorajszym materiale macie również, jak zdobyć tego futrzaka przedwcześnie i no po prostu w razie co to sobie tam zajrzyjcie. A teraz przechodzimy dalej. Więc, moi drodzy, przechodząc dalej, przechodzimy do właśnie tak zwanych dodatkowych prezentów. Więc jak wiemy, no to w tak zwanym festiwalu zimy, w schronisku, możemy sobie otworzyć 14 takich prezentów i z każdego otrzymujemy darmową nagrodę. Przy okazji możemy tam również odebrać 2 darmowe skiny. Ale to nie są wszystkie prezenty, ze względu na to, że mamy ich jeszcze więcej. I są to oczywiście nagrody, które możecie odebrać właśnie podczas trwania tego wydarzenia. Jest ich naprawdę, ale to naprawdę sporo i niektóre z nich również dają wam fałdolce, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. Na samym początku mamy tak zwane wyzwania ekstremalnego przetrwania MrBeasta. Właśnie możemy tutaj zdobyć aż 2 nagrody. Możemy zdobyć przykładowo ekran wczytywania, jak i również graffiti MrBeast Gaming. Także wyzwania te są naprawdę banalne, a nagrody wydaje mi się, że są całkiem przyzwoite. To nie jest, moi drodzy, wszystko. Ze względu na to, że wraz z nadejściem tej kolaboracji My Hero Academia do gry zostały dodane nowe wyzwania i mamy aż tydzień na ich ukończenie. Możemy tutaj przykładowo zdobyć emotikona, 2 spreje, jak i przy okazji plecak, także myślę, że
jest naprawdę o co walczyć. Możemy tutaj zdobyć łącznie 4 darmowe nagrody i w tym przy okazji masę darmowego expa, które oczywiście po prostu otrzymamy za właśnie ukończenie wyzwań. No i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo spoko. No i za tydzień już tego nie będzie, także tutaj akurat polecałbym się streszczać. Jak i również, moi drodzy, mamy tak zwaną akcję restart, gdzie możemy zdobyć przykładowo emotikona, przy okazji malowanie, lotnie, emotkę, jak i również healów. Także jest tego naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że jest to naprawdę warte uwagi, ze względu na to, że przy okazji możecie sobie tutaj zdobyć darmowe nagrody, jak i co najważniejsze, niektórzy gracze mogą również otrzymać za to darmowe fałdolce. Ale dokładnie, moi drodzy, emotką, którą otrzymujemy za zdobycie 200 punktów, jest tak zwana emotka Sneaked Sneaked. No i nawet nagrywałem o tym ostatnio materiał, ale jeszcze tylko przypomnę, że osoby, które posiadały tę emotkę no, po prostu wcześniej, no to otrzymały na swoje konto 500 fałdolców. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. Emotkę tą mogliśmy zdobyć wcześniej poprzez zakupienie komiksu Fortnite'a, no i właśnie tam była dostępna ta emotka. I teraz nagle pojawiła się w wyzwaniach, także no wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo przyzwoite. Ale to nie jest wszystko, bo mamy jeszcze jeden właśnie taki dość sekretny prezent, o którym myślę, że mało osób wiedziało i po raz kolejny są to darmowe fałdolce. I generalnie, moi drodzy, chodzi tutaj o lotnię Mr. Beasta. Generalnie no to lotnia ta kosztowała troszeczkę za dużo i troszeczkę więcej niż miała pierwotnie kosztować. Gdyż lotnia ta normalnie kosztuje właśnie obecnie 800 fałdolców, a na samym początku kosztowała aż 1200. No i generalnie no to Epic Games stwierdziło, że jest to za dużo i osoby, które kupiły właśnie tą lotnię po pierwotnej cenie, czyli 1200 fałdolców, na swoje konto otrzymają 400 fałdolców. Jeżeli zakupiliście również tą lotnię w pakiecie Mr. Beast 6000, no to generalnie te fałdolce zostaną przyznane na wasze konto nieco później. Także wydaje mi się, że tutaj bardzo, ale to spoko, można by powiedzieć, że błąd. No bo tutaj Epic Games troszeczkę pomyliło się z ceną, ale oczywiście do fałdolce za to zostaną przyznane. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko. No i oczywiście, moi drodzy, przypominam, że jeżeli wy też chcielibyście coś ze sklepu z przedmiotami, no to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawcie tutaj łapeczkę do góry, no i w komentarzu napiszcie właśnie wasz nick z Fortnite'a. No i generalnie, moi drodzy, no to na ukończenie wszystkich takowych zadań macie, no myślę, że dość sporo czasu. Na akcję restart macie naprawdę dużo, bo aż 3 tygodnie. Na właśnie My Hero Academia macie tylko i wyłącznie tydzień, a na wyzwania Mr. Beasta pewnie jakieś parę dni jeszcze. I na moment, jak wy widzicie ten materiał, to też niedługo będzie właśnie turniej Mr. Beasta, w którym będziecie mogli zgarnąć aż $1 000 000. Bardziej na to w sumie jedna osoba, ale oczywiście, jeżeli będziecie brali udział, to każdemu życzę powodzenia i mam nadzieję, że uda wam się ten $1 000 000 zgarnąć. Więc no, oczywiście przypominam, że 100 000 najlepszych graczy, którzy zakończą grę z najwyższą liczbą punktów, otrzymają złotą parasolkę Beasta. Także no jest to jeszcze taki, można by powiedzieć, dodatkowy prezencik i przy okazji też mamy masę innych jeszcze wyzwań. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, ale możecie jeszcze zdobywać skina, z tego co wiem, to nazywało się chyba Odrzuć Znajomego. No tak, to jest akcja, która też już jest dość spory czas w Fortnite'cie. Ta ma trwać gdzieś do chyba stycznia czy lutego, więc jak ktoś nie pamięta, to mam nadzieję, że przypomniałem i teraz zacznie sobie te wyzwania robić. Także ja byłem Hexo i mam nadzieję, że w tym filmie przedstawiłem wam naprawdę wiele ciekawych rzeczy. No i co? Póki co, to jedyne, co wam mogę powiedzieć, to powodzenia w wykonywaniu tych wszystkich tutaj wyzwań, żeby zdobyć sobie te darmowe nagrody i miłego testowania właśnie nowego update'u, czyli właśnie update'u z My Hero Academia. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!